dobre myśli. Za to wszystko, co się dawno nie udało, to wygramy! Ostatnio z Cidami była trochę gorsza pogoda, panowie, nie? Znaczy mi się lepiej w takiej pogodzie grało jak ostatnio. W takim śniegu? Bo się dzieje wtedy. To jest krzesełko ekstraklasowe? Tak jest. Była piękna pogoda wtedy. Piękno. Mnie dwójka nie bolała przynajmniej. Ja wtedy miałem 3 komplety strojów. Każdy mokry. Pięknie. To zawsze prezes Dziura powtarzał, nam jest za wysoko. Jak tam przed debiutem? Nie wiem, cieszy mnie bardzo, że mogę przynajmniej posiedzieć na razie na ławce. Miejmy nadzieję, że coś dostanę. Bardzo mnie to cieszy. Zaskoczony? No trochę. W czwartek mieliśmy mecz w A1. W połowie dostałem tak jakby wiadomość, że będę powołany na nie na sobotę. Już w połowie? No już w połowie, no musiałem zejść, więc no, to cieszy co, mnie. Co takiego zrobiłeś przez tą połowę? No dobrze wszedłem w ten mecz. Trochę tam z trenerem pogadałem, Pongowskim. Jak tam, bo ostatnie mecze no nie wychodziły mi. Ale tutaj no lepszy mecz po prostu. Tam naprawdę jestem się dumny. No i tyle. Nie powiesz, skąd do nas przyszedłeś, tak dwa zdania, bo... No, tak przyszedłem z... Nie oswojeni z tobą. Z Będzina, z FC Będzin, pozdrawiam tam. No i tyle, wcześniej jeszcze grałem w CKS-ie Czelać, no więc mieszkam w Czeladzi, no więc tam pobliski klub. No tu i... w A1 i zapracowałeś. No, chyba tak. No to życzymy debiutu dzisiaj, nie czy na skrzydle, czy na wahadle. Tak. Zobaczymy. Przepadł, ale po Jogim, po Nikosiu, Cieroka 9-5, Jaroś 9-5, czyli to musi pociągnąć. Wiem, że w tym tygodniu nie było nam łatwo, bo trenowaliśmy w bardzo wąskiej grupie 10 ludzi, ale ta 10 plus ta czwórka, która dzisiaj jest, piątka na ławce, musi dać radę. Witam najlepsze kulisy w czwartek. Działy medialne się spotkały. Ostatnio to trochę brzydsza pogoda była, nie? Na meczu otwarcia tego stadionu. Dlatego dzisiaj metamorfoza, jeśli chodzi o pogodę i o ruch radzionków, to mam nadzieję, że zobaczycie. Ja tu mam nadzieję, że nie będzie Polsans, ale kurde, no wyście widzę, od drugiej kolejki jesteście niepokonani, czy od trzeciej. No. W drugiej kolejce długa i ostatnia porażka. I od miesiąca nie wygrywamy, więc tu jest ten moment, w którym szklanka robi się do połowy pusta, mimo wszystko patrząc na to, jak tabela wygląda, nie? Że jakby tymi remisami, chyba każdy pomału sobie zaczyna zdawać sprawę, że możesz się budować tym, że dobrze wypadłeś w meczu, ale na koniec zaczyna boleć, że tych punktów brakuje. Kibiców ilu się spodziewać dzisiaj? Ja nigdy nie wiem, ilu się spodziewać, ale zawsze wiem, że będą. To w ogóle jest fenomen w tej czwartej lidze. Siedzisz w tej czwartej lidze 10 lat i szukasz motywacji, dlaczego po raz kolejny jechać tu czy tam, więc szacun dla nich, nie? To są też ludzie, którzy gdzieś tego wsparcia w ciężkich czasach dla ruchu radzionków udzielają na bieżąco i to nie tylko z trybuna, ale też tak po prostu materialnie, bo my gramy w koszulkach, które zostały przez nich ufundowane w całości. Gdzieś mocno interesują się też tymi problemami bieżącymi Cidrów, pomagają. I fajne jest to, że chyba razem z klubem, albo klub razem z nimi, zaczynamy sobie budować taką szerszą społeczność, która o ten ruch po prostu walczy w każdy sposób. Znać panie, a mamy widzieć rozwój czyli na pierd w każdym mecz boiska. Dobra, dawaj. Kto wygramy? Rozwój!
Pozwolimy gościom wyprosić. Czarny, żółty. Czarny. Mamy żółty. Zostajecie. Dobre, Maćko. Wychodzimy na tą drugą połowę pełnej koncentracji. Wiem, że nas jest trochę mało. Ale chyba mądrze zagrać. Mądrze, Czarek, mądrze. Każdy z was. Mądrze. Dobson. Czy Czarek dogra mecz do końca? Muszę odpowiadać na to pytanie, bo nie chcę tu złej prognozy dawać, ale... Ta żółta kartka... Znając Czarka... Nie, dobra, ja wierzę, że chłodna głowa i dogra. Szymon, czemu z ogrodzeniem? Sędziowie powiedzieli, że operator drona nie może być na ławce trenerskiej. Jak tak powiedzieli? Także po raz pierwszy w swojej karierze trenerskiej zostałem wyrzucony za... Musisz pomyśleć, że takim krzesełku jak ja mam. No, ale prezes mi zapewnił krzesełko. A, no tak, prezes zapewnił. Podziękowania dla prezesa. To nawet takie krzesło jest miękkie. Pa, o pracowników. Abi! Nie, 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 n
Po czasie jest. Mati, zejdź do środka, bo tam będzie się działo! Golo! Brawo! Czas, panie sędzio! Brawo, Wix! Panie sędzio! Brawo! Nerwowa jak zwykle, co? Co? Nerwowa jak zwykle. Tylko nożna. Nie, cieszymy się na pewno, bo po takiej serii porażek trudny rywal. Fajne zwycięstwo, także pozytywnie. Wygramy! Dać im koszulkę! Jak debiut? Dobrze, widać, że no, dużo pochwał jest. Sporo czasu dostałeś, nie? Zaczynało wystarczająco jak na debiut. No, ale parę razy tam jakiś aut wywalczyłeś, jakąś wrzutkę dałeś, nie? Więc... No próbowałem, powiedzieli mi, że mam być pewny siebie, no to co mogłem, to dałem. No tak z boiska czujesz, że jest bardzo nerwowo w tej końcówce, bo z ławki no bardzo. No bardzo nerwowo, ale dobrze, że taki mecz na debiut, bo można się trochę zaaklimatyzować. Zahartować, co? Dokładnie, no. No to życzymy kolejnych. A jutro znów idziemy na całość. Za to wszystko, co się dawno nie udało. To nie domek, mamusi, tu porządek być musi. To klub rozwój, nie każdy o tym wie. Chociaż klubów jest wiele, tutaj są przyjaciele, to klub rozwój, nie każdy o tym wie. Excuse me, kajmy są! I'm sorry, I don't know! Ajao, hej, rozwój gol! Jesteśmy k***nie gdzie? Dobrze bawimy się! Ajao, hej, rozwój gol! Kto wygrał mecz? Brawo. Cieszmy się, panowie, cieszmy się, bo mamy z czego. Brawo!